Drugi dzień obrad w sprawie Polski i Węgier. Nowe fakty: skarga Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. Sześciogodzinne obrady CUE. Sześć godzin obradował Unijny Trybunał Sprawiedliwości w drugim dniu rozprawy na temat mechanizmu warunkowości. Sędziowie zadawali pytania stronom postępowania. Większość z nich była skierowana do pełnomocników instytucji unijnych. Zdaniem strony polskiej, potwierdza to zarzut, że zaskarżone przepisy są niejasne. Skargę na mechanizm warunkowości złożyły Polska i Węgry. Opinia CUE ma być ogłoszona 2 grudnia. Było bardzo dużo pytań do instytucji unijnych, do Rady, do Parlamentu, też do Komisji Europejskiej, mniej do Polski i Węgier. Te pytania, które padały do instytucji, potwierdziły szereg wątpliwości i zastrzeżeń, które Polska podnosiła w swojej skardze, dotyczących braku precyzji i definicji zawartych w zaskarżonym rozporządzeniu, w szczególności definicji państwa prawnego, braku przewidywalności, jeśli chodzi o stosowanie tych przepisów, bardzo szerokiego marginesu uznania instytucji unijnych przy stosowaniu tego rozporządzenia. To są kwestie bardzo istotne, podsumował we wtorek rozprawę pełnomocnik RP przed Słebogusław Bogusław Majczyna. Zobaczymy, czy Trybunał uzna, że ta ogólnikowość przepisów rozporządzenia jest na tyle duża, że nie spełnia wymagań wynikających z traktatów, zasady pewności prawa, i wtedy stwierdzi nieważność tego rozporządzenia. Czy jednak, mimo że przepisy są mało precyzyjne, to uzna? że będą mogły być precyzowane w praktyce i w drodze kolejnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że Trybunał wybierze tę pierwszą drogę i uzna, że te wady są na tyle istotne. Te przepisy są tak źle skonstruowane, tak ogólne, że trzeba stwierdzić ich nieważność, ale zobaczymy, dodał. O nowym unijnym narzędziu pozwalającym kewstrzymywać wypłaty funduszy państwom łamiącym praworządność, 27 sędziów w TSUE i sędziowie z 12 państw członkowskich rozprawiali wczoraj przez 5 przez 6 godzin. To dowód na to, jak kontrowersyjne i potężne może być to narzędzie, komentuje obecna w Luksemburgu dziennikarka Polsat z Dorota Bawołek. Opinia TUSE przedstawiona 2 grudnia rzecznik generalny Tsu Emanuel Campos Sanchez-Bordona poinformował, że opinia w procedowanej sprawie zostanie przedstawiona 2 grudnia bieżący rok. Odpowiadając na pytania, wszystkie strony procesu podtrzymały swoje stanowiska. Pełnomocnik RP wskazał, że instytucje unijne bardzo rozszerzająco interpretują Artykuł 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczące. Uchwalania i wykonywania budżetu Unii oraz kontroli podmiotów odpowiedzialnych, o który został oparty mechanizm warunkowości. My mamy inną interpretację. Uważamy, że ze względu na treść rozporządzenia, punkt ciężkości jest położony na przestrzeganie zasad praworządności, a nie na kwestie finansowej i że to nie mieści się w zakresie tej podstawy prawnej, wyjaśnił Majczyna. Pytany. Czy na podstawie przebiegu rozprawy mógłby się pokusić o przewidywanie, jaki będzie wyrok? Odparł. Często są niespodzianki. Bardzo ciężko jest przewidzieć. Czasami wydaje się z pytań, że Trybunał zmierza w jedną stronę, a później rozstrzygnięcie jest zaskakujące i nie takie, jak się można było spodziewać. Nie chciałbym zgadywać, jak potoczy się sytuacja z tym rozporządzeniem. Sprzeczne stanowiska Rady Unia Europejska i KE odniósł się również do sprzecznych stanowisk Rady Unia Europejska i Komisji Europejskiej, która ujawniła się przy jednej z kwestii. Chodziło o katalog naruszeń, które powinny powodować uruchomienie mechanizmu warunkowości. Rada uznaje, że powinien on być zamknięty odwrotnie to jest coś, co wiąże się z ogólnikowością przepisów. To pokazuje, że nawet instytucje między sobą, już teraz, różnie interpretują te przepisy rozporządzenia w bardzo istotnej kwestii. Potwierdza to trafność zarzutów Polski dotyczących tego, że rozporządzenie jest niejasne, narusza zasadę pewności prawa. Trudno mówić o pewności prawa, gdy w tak podstawowym elemencie, już na wstępie są tak daleko idące rozbieżności, skonkludował Majczyna. Rozprawa przed SUE dotyczy tak zwany mechanizmu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii Europejskiej w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Chodzi o skargi, jakie na ten mechanizm złożyły w marcu Polska i Węgry.